Marcin Jabłoński, rozumiem, że szczęśliwy Marcin Jabłoński, jak brzmi 3-0 w stosunku do 2-0? Bardzo, bardzo dobrze. Powiem Ci, że to było najdłuższe 15 minut w moim życiu. Ale przyznam, że właśnie bardzo dobrze zrealizowałeś plan. Mam nadzieję, że taki był plan, bo nie dałeś mu się kompletnie rozwinąć, a Jakub jest bardzo niebezpieczny, jak ktoś pozwoli mu na to. Właśnie oglądałem jego walki i testuję ją naprawdę taką konkretną, więc wiedziałem, żeby go tam trochę pod ten narożnik spiekać i tam próbować różnych rzeczy. Myślałem raczej, by pracować w klinczu pod siatką, ale tak czułem okazję i zmęczyłem się. Mówiłeś przed walką właśnie, że kiedy jesteś w oktagonie, to kompletnie nie słyszysz hali. Było tak w tym przypadku? Nie, nie słyszałem hali, ale słyszałem narożnik i wiem, że się strasznie wkurzał na tę balachę. Ale chcesz mi powiedzieć, że nie słyszałeś ringer, która tobie dopingowała miejscowa? Słyszałem, ale bardziej wolałem z całym szacunkiem dla niej, ale słuchać narożnika. Były jakieś takie elementy, którymi Jakub ciebie zaskoczył? Mówiłeś coś, wspomniałeś o oku, tak? No, widzę, że bardzo fajnie się skręcał do balachy i te łokcie parę razy mi wzmocnił, tak mi trzasnął po gębie, że mi się orężada z komuni odbiła. Był w końcu ktoś tutaj z Olsztyna, o którym wspominałeś? Nie, niestety kolega nie dał rady dojechać, praca i inne obowiązki go zatrzymały. Rozumiem. Twoje takie kolejne plany, które chciałbyś zrealizować teraz po tym pojedynku? Na pewno będę chciał odpocząć. Planowałem na ten rok jedną walkę, to na pewno, dwie to może. Zobaczymy, jak mi się będzie chciało. Mógłbym pozdrowić także przyjaciół i sponsora? Pewnie, proszę. To w szczególności bardzo mocno chciałbym podziękować Rafałowi Szejnie i Jaro Stawigudzie za pomoc w przygotowaniach, bo dzięki niemu nie musiałem iść do pracy, tylko mogłem sobie pójść spać i pójść na trening później. Adrianowi Zielińskiemu za to, że zawsze jest moją motywacją i zawsze chcę mu urywać głowę. Trenerom za ich cierpliwość do mnie, bo jestem kosmitą dla nich. I Tomkowi Olszewskiemu, mojemu dietetykowi, który naprawdę fenomenalnie się spisał i pomógł mi w robieniu wagi. Salę mi udostępniał 6 rany i rowerek stacjonarny robiłem. Te balachy, o których mówisz, trener się denerwował, czy któraś z nich była blisko? Ostatnia, tak na początku myślałem, że w sumie to nie wchodzi, ale później tak mi złapał, o kurczę. Ale tak ostatkiem sił uciekłem, już widziałem po jego oczach, że smutny się zrobił mocno. A widziałem po walce właśnie, mimo wszystko daliście z siebie właśnie bardzo dużo, pełne 3 rundy, że coś powiedziałeś właśnie do Jakuba, co takiego było po walce? Powiedziałem, że jest naprawdę świetnym zawodnikiem i bardzo, bardzo w porządku był człowiekiem wobec mnie. Wiesz, tak nie było takiej spiny, jakiegoś tam gapienia się w oczy, zaraz cię zabiję, tylko zwykły, normalny chłopak i ja bardzo szanuję takich ludzi, że on po prostu traktuje ten sport jako pasję i za wszelką cenę chciał wygrać. Ja tak samo tam. Wiadomo, że poza ringiem jesteśmy dla siebie zwykłymi kolegami i ja naprawdę strasznie lubię takich ludzi, co się nie napalają na nic. W takim razie jeszcze raz gratuluję świetnej wygranej. Mam nadzieję, że tylko do przodu będzie. Ja też mam taką nadzieję i dzięki wielkie. A teraz do McDonalda.